Tak jest, uśmiech numer 4. Witamy serdecznie. Naszym gościem jest Krzysztof Sokołowski, wokalista, frontman, twarz, głos zespołu Nocny Kochanek, a także Night Mistress, jeżeli ktoś nie pamięta. Głównie obecnie Nocny Kochanek. Krzychu, widzimy się w dziwnych czasach, w czasach, kiedy muzycy nie grają, w czasach, kiedy kluby są puste, no ale wygracie. Dzieją się rzeczy, szykujecie koncert online. Kiedy, jak wy to zamierzacie zrobić? Zamierzamy zrobić to online. 5 czerwca gramy w krakowskim klubie Studio. Tak naprawdę od dłuższego czasu już zastanawialiśmy się, jak ugryźć temat koncertu internetowego. Najpierw zorganizowaliśmy taki, no, koncert przy okazji, można powiedzieć. Koncert akustyczny, mówię przy okazji, dlatego że początkowo było takie założenie, że nagramy 1-2 kawałki dla Jurka Owsiaka, który też urozmaica i umila czas wszystkim przebywającym na kwarantannie i regularnie wrzuca coraz to nowe odcinki swojego programu. I my tam mieliśmy właśnie wystąpić w tym programie, grając tam 1 czy 2 numery. Ale tak nam się spodobał pomysł, że zarejestrowaliśmy tych kawałków, chyba 5, o ile dobrze pamiętam, i zrobiliśmy z tego taki, no, mini koncert. Po tym, jak ten koncert został fajnie przyjęty, pomyśleliśmy, że zrobimy chyba w ogóle z tego płytę akustyczną, także pomału też w międzyczasie robimy i to. Ale tak już może do brzegu, bo pytałeś o sam koncert online. Właśnie dostaliśmy multum głosów. Dlaczego nie zrobimy czegoś większego, może koncertu elektrycznego, a nie takiego pitu-pitu gdzieś tam w domu. I właściwie przyszedł, można powiedzieć, w tym momencie nam z pomocą, w idealnym momencie, klub Studio z Krakowa, który zaproponował nam koncert u siebie, a klub Studio znamy nie od dzisiaj ani nie od wczoraj. Jest to jeden z najbardziej nowoczesnych klubów w Polsce obecnie. Gra się nam tam bardzo fajnie i przyjemnie, od razu się zgodziliśmy. No i 5 czerwca jedziemy i mamy zamiar wreszcie zagrać. Dzień wcześniej jeszcze będzie można się z nami spotkać też drogą internetową podczas rozmów z garderoby. Mamy nadzieję, że będziemy w stanie jakoś normalnie przeprowadzić te rozmowy, bo to tak nietypowo, że po takim czasie się znowu spotykamy, to jest to coś, co można by wykorzystać nie tylko w celach muzycznych, ale i możliwe, że towarzyskich. Musicie nadrobić zaległości, co nie? No, w międzyczasie staraliśmy się gdzieś tam spotykać, o ile było to możliwe. A to ja na przykład często jeździłem do Kazona, coś tam wstępnego, już nowego nagrywaliśmy sobie, jakieś demówki, jakieś kawałki akustyczne, a to coś troszkę nowego. Od czasu do czasu miałem też styczność z innymi członkami zespołu. Ale rzeczywiście w takim składzie, czyli całością zespołu, jak i całością ekipy technicznej, nie widzieliśmy się już, no albo jeszcze dłużej. Także liczymy, właśnie, że wykorzystamy to. A propos technicznych, słuchaj, bo ja widziałem teledysk technicznych. Jak w ogóle, to jest wspaniała historia. Opowiedz mi, jak w ogóle wpadli oni, wy, na ten pomysł? Jak to się stało? Klip jest świetny. No właśnie, klip jest świetny i jak już obejrzałem ten teledysk, stwierdziłem, że mnie i Arkowi powinno być trochę wstyd. Bo Arek jeszcze zrobił taką wersję rzeczywiście hip-hopową. Ja zrobiłem taką hip-popową bardziej, dyskotekową trochę. A chłopaki zrobili chyba najbardziej zbliżoną wersję do twórczości Nocnego Kochanka. Bo jest to takie z ich strony bardziej wykonanie, wiadomo, bardziej, nie wiem, rockowo-metalowe. Tam ludzie często podają w skojarzeniach Rage Against the Machine na przykład. No i nie sposób się nie zgodzić. Ale całość w ogóle jakby jest fajnie spięta przez tekst, który został stworzony przez naszego realizatora światła Bartka Borcza, który jest w naszej ekipie znany jako człowiek wielu talentów, ale jednym z tych talentów jest właśnie taka jego poetycka odsłona i dał upust swoim poetyckim umiejętnościom właśnie pisząc ten tekst i warto się z nim zapoznać, warto przeczytać. Podejrzewam, że tak z 1/3, może nawet połowa tekstu będzie dla większości ludzi niezrozumiała, gdyż Bartek nawiązuje do jakichś takich insiderskich joke'ów zespołowych, niektórych ja do końca nawet nie rozumiem, bo są to jakieś żarty na pewno, które gdzieś tam nawiązują do ich osiągnięć czy do ich poczynań, do ekipy technicznej.
Natomiast rzeczywiście jest to fajne nie tylko ze względu na muzykę, ale też i ze względu na tekst. No i co, no jest takie dosyć kochankowe. Zaczęliśmy się zastanawiać z chłopakami, czy może gdzieś między kawałkami, które poprzedzają koncert Nocnego Kochanka, no nie znajdzie się miejsca też dla czarmuchów NK. Może nawet w środku koncertu po prostu zrobić im miejsce na scenie. No bo tak, ja wtedy to już na pewno pozamiatałem. Wygląda to, że w ogóle jesteście bardzo zajęci podczas tej kwarantanny. Większość kapel i w ogóle artystów różnych narzeka na to właśnie, że siedzą w domu, że są zamknięci, że muszą radzić sobie z jakąś tam pustką w życiu, a wy jesteście bardzo zajęci. Tak ostatnimi czasy też właśnie w zespole rozmawialiśmy. Głównie rozmawiałem na ten temat z Kazonem. I Kazon na przykład mam wrażenie, że przeżywa swoją, jeśli nie drugą, to pierwszą młodość. Dzięki temu właśnie, że siedzi w domu. Jemu to jest zupełnie na rękę, on jest zadowolony, szczęśliwy. Mało tego, mam czasem wrażenie, że jak teraz w obecnych okolicznościach zapraszam go do jakiegoś wyjścia z domu, chociażby na chwilę, gdzieś przejechać, coś załatwić, do studia gdzieś podjechać, to trochę kręci nosem, bo on jest taki, że lubi zamknąć się w domu, w swoim domowym studiu, pogrzebać sobie, podubać, niekoniecznie w gaciach, ale właśnie przy klawiaturze, przy kolumnach, przy dźwiękach i coś tam nowego stworzyć. I rzeczywiście tak naprawdę dla chcącego nic trudnego i w tych domowych warunkach tak naprawdę wydaje mi się, że sytuacja jeszcze bardziej nas napędza do tego i nakręca, żeby coś zrobić, bo właściwie nie mamy wyjścia, no bo czy wiadomo, teraz już się troszkę sytuacja zmieniła, można wychodzić z domu, ale był taki czas, że rzeczywiście każdy raczej siedział w tych czterech ścianach, a jakby nie było, to jednak sprzyjało temu, żeby na spokojnie coś stworzyć nowego, bo my w trasie koncertowej byliśmy, już nie pamiętam, ale tak naprawdę kilka ostatnich lat i mieliśmy naprawdę krótkie przerwy. Były to zazwyczaj przerwy takie, powiedzmy, nie wiem, 3 tygodniowe, może miesiąc, gdzieś tam na jakieś wakacje i tyle, a tak non-stop, praktycznie co weekend, czasem częściej, były to koncerty. I tak naprawdę taka przerwa właściwie nam się trochę chyba też przydała i mogliśmy na spokojnie właśnie usiąść nad nowymi kawałkami i coś nowego stworzyć. Na przykład w przypadku poprzedniej płyty, w przypadku Randki w ciemność, ta płyta powstawała trochę tak przy okazji, bo nie mieliśmy nawet za bardzo kiedy usiąść na spokojnie na sali prób, nie mieliśmy czasu na spokojnie usiąść w domu, spotkać się razem, żeby te kompozycje gdzieś tam szlifować, tylko między sobą je gdzieś tam szlifowaliśmy w naszym zespołowym busie, gdzieś tam na backstage'ach, drogą telefoniczną, mailową i tak powstawała cała płyta. Także może rzeczywiście ten czas, tak troszkę to może dziwne, ale nawet nam wyjdzie na dobre. Super. A kiedy się tej nowej płyty będzie można spodziewać? Przyszły rok? Jak myślisz? To tak naprawdę to teraz ciężko powiedzieć, bo w planach mamy chyba nawet kilka wydawnictw. Na pewno myślimy o tej płycie akustycznej. Myślimy też właśnie o tym nowym albumie, już takim elektrycznym. Ale ciężko powiedzieć, kiedy tak naprawdę będzie sens je wydawać, te płyty, dlatego że nie wiemy, czego się spodziewać tak naprawdę po odbiorcach. Nie wiemy też, jak ugryźć ten temat tak marketingowo, bo no, nie sposób jest wydać płytę, ale fajnie by było, żeby ta płyta jednak dotarła do jak największej liczby odbiorców i żeby no, jednak cieszyła się jakimś zainteresowaniem, a nie żeby później się okazało, że ten cały nasz wkład i cała ta nasza praca no, poszły gdzieś tam na marne, jak krew w piach. Ale obawiasz się, że może jakby wyhamować, bo no, ta machina o nazwie Nocny Kochanek nabrała w szybkim czasie naprawdę potężnego tempa. I do czasu przedepidemicznego toczyła się bardzo szybko. Jest gdzieś jakaś obawa w was, że ta machina może już zwolnić? Czy nie, bardziej się skupiam na, jakby mówiąc o tym, że nie wiem, jaki będzie odbiór tej płyty, bardziej chodzi o podejście ludzi w obecnych czasach, bo tak naprawdę nie wiemy, jak wiele osób będzie w ogóle chciało gdzieś sięgać po jakiś nowy materiał. Czy ludzie rzeczywiście teraz słuchają tej muzyki, czy słuchają więcej, czy mniej. Mnie na przykład z początkiem epidemii bardzo zdziwiły takie newsy, gdzie okazywało się, że te serwisy streamingowe typu tam Spotify, Tidal przeżywają drobne jakieś tam spadki słuchalności. Mnie się wydawało, że ludzie będą słuchali tego coraz więcej, dlatego że siedzą sobie w domach, nie mają nic innego do roboty, więc słuchają. A gdzieś czytałem, że był taki czas, nie wiem jak to teraz wygląda obecnie sytuacja, ale to sprzed kilku miesięcy. Właśnie takie mam informacje, że tych słuchaczy było coraz mniej. I tak sobie pomyślałem, że prawdopodobnie wielu, wielu ludzi słucha muzyki na przykład w drodze do pracy, wracając z pracy,
wychodząc z domu, nie wiem, wsiadając na rower, uprawiając jakiś jogging i tak dalej, a siedząc w domu możliwe, że nawet rzeczywiście tych serwisów nie odpalają. I to się też trochę przekłada na, tak podejrzewam, na wydawanie płyt, na sprzedaż płyt, na właśnie całe podejście do tego rynku wydawniczego. Rozmawiamy w przeddzień 1 czerwca, więc ja chciałbym cię zapytać, nie tęsknisz czasem do pracy z dzieciakami? No właściwie i tak i nie. To znaczy często wspominam sobie tamte chwile, gdy byłem nauczycielem, bo to naprawdę obfitowało w mnóstwo jakichś zabawnych sytuacji albo bardziej nawet niż zabawnych. Myślę, że nawet na podstawie wielu tych historii można byłoby napisać jakieś nawet fajne może teksty Nocnego Kochanka. Natomiast no nie ma co się oszukiwać, że praca w szkole to też nie jest bułka z masłem i jest to też praca dosyć wymagająca i stresująca. I z jednej strony ja pamiętam, jak opowiadałem podczas weekendów chłopakom historię z minionego tygodnia, bo to było tak, że od poniedziałku do piątku szkoła, a w piątek już po moich zajęciach chłopaki podjeżdżali pod szkołę busem, ja wsiadałem w busa, jechaliśmy na koncert piątek, sobota, niedziela. No i z niedzieli na poniedziałek, jak wracaliśmy do Warszawy, to ja tylko na trochę w kimę i do szkoły. I tak, tu miałem te fajne historie, fajny niby czas i właściwie wolnych jakichś takich chwili, wolnych momentów nie miałem, co w pewnym sensie też było fajne. Nie miałem czasu na pierdoły i głupoty. Natomiast no rzeczywiście byłem taki trochę już wydęty i emocjonalnie, i fizycznie. I jeśli miałbym wrócić do szkoły, to chyba byłoby to właściwie niemożliwe, bo w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że nie byłem w stanie już łączyć pracy nauczyciela z pracą tak zwanego piosenkarza. Pytam dlatego, nie tylko dlatego, że jest Dzień Dziecka, ale też myślę sobie, że Nocny Kochanek właśnie w tym stosunkowo krótkim czasie osiągnął na polskim rynku naprawdę bardzo dużo. To, na co inne kapele pracują czasem dekadami. Nie jest prawdą, co prawda, że wy się urodziliście, prawda, no o tak. Przecież wszyscy graliście wcześniej. Istniał Night Mistress. To nie jest tak, że wypadliście sroce spod ogona i o hej, Nocny Kochanek. Ale bardzo szybko to pykło, jak to się mówi. I pykło bardzo fajnie. Dlatego zastanawiam się, czy gdzieś tam w twojej głowie nie rodzą się pomysły, a może by coś innego porobić? Może teraz, nie wiem, smooth jazz albo... No nie wiem, może grindcore? To znaczy, ja tak naprawdę od kiedy w ogóle jestem w jakikolwiek sposób związany z muzyką, to w głowie pojawiały mi się jakieś pomysły na moje własne numery, własne jakieś kompozycje. I tak naprawdę takich utworów właściwie już gotowych mam naprawdę sporo, więc możliwe, że rzeczywiście kiedyś przyjdzie czas, żeby to wydać i to będzie pewnie trochę coś innego niż granie Nocnego Kochanka, trochę coś innego niż granie Night Mistress, bo ja lubię takie klimaty, jakby to ładnie określić, taki, powiedziałbym, rockowo-metalowy Bryan Adams. O, może coś w ten deseń. Czyli piosenkowo bardzo. Piosenkowo, tak, lubię sobie czasem właśnie przysiąść z gitarką i coś tam tak posmęcić, ale też nie do przesady, żeby nie było aż za bardzo melancholijnie, nostalgicznie, smutno i zbyt nastrojowo, ale rzeczywiście takie klimaty i stąd też chyba wzięło się moje upodobanie do Adele, na przykład szczególnie do ostatniej płyty, gdzie lubię właśnie sobie czasem jak prawdziwy zdrajca metalu przy takich dźwiękach gdzieś tam odpłynąć. Także możliwe, że tak, możliwe, że kiedyś przyjdzie taki czas, żeby te kawałki też gdzieś wydać, natomiast wolałbym nie uciekać do innych zespołów, innych projektów, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli chcę, żeby ten sukces Nocnego Kochanka trwał, to muszę tutaj się temu oddawać w 100% albo i w 150%. Czego słuchasz? Wspomniałeś o Adele. Czego jeszcze słuchasz w wolnych chwilach? Bo no, domyślam się, że czasem też od ciężkich brzmień trzeba odpocząć. O, na przykład wczoraj, mam tutaj na wierzchu, odpaliłem sobie takiego Gentlemana nawet. Oż ty, czyli ten, no to pianino elektryczne z tyłu to nie jest tylko mebel, tak? No właśnie od jakiegoś czasu tak się też przestroiłem, to znaczy jakiś czas temu. Tak naprawdę od wielu lat takim moim marzeniem było granie na pianinie. Tyle, że no wiadomo, nie chciałem, jakby nie miałem jakichś wielkich aspiracji, żeby grać bardzo wyczynowo. Bardziej chodziło mi o akompaniament, zresztą tak jak na gitarze, nie jestem jakimś wymiataczem, ale żeby sobie podgrać do śpiewania, żeby coś tam sobie przeakompaniować
To właśnie na tym mi zależało. I od jakiegoś czasu już coś tam na tym pianinku zaczęło mi wychodzić. Także nie do końca może ma to związek z płytą, którą przed chwilą pokazałem. Bo no właśnie zastanawiam się, co ćwiczysz. Nie zapędzałem, ale nie, raczej takie jakieś proste, fajne melodyjki, to tak, jakieś tam pierwsze nawet kompozycje. Zresztą kawałek, który znalazł się na randce w ciemność, zatytułowany Angela, powstał właśnie na pianinie. Pamiętam, że Kazonowi wysłałem jakiś tam mój aranż, taki podstawowy bardzo tego numeru. Kazon to oczywiście przekuł wiele fajniejszy numer i tak powstała ta ballada. Natomiast jeśli chodzi o same płyty, to tutaj akurat Chopina wyciągnąłem, tak czasem mnie nachodzi też na takie zupełnie coś innego. Co tu jeszcze na wierzchu akurat mam no w właśnie, ostatnim czasie na przykład? Ostatnio na wierzchu. O, oprócz, a co mam na wierzchu? Płyty oczywiście. Tu mam na przykład najnowszą płytę Oziego, sobie odpaliłem. Zresztą bardzo fajna płyta, no tak troszkę jestem zdziwiony tymi ostatnimi kompozycjami, z tymi gośćmi, ale ogólnie bardzo fajna płyta. Przy okazji odświeżyłem sobie wcześniejsze płyty Oziego akurat, o, też tutaj mam, proszę bardzo, pod ręką. Słucham oczywiście też bardzo dużo klasyki gatunku, można powiedzieć, czyli tego, co od zawsze lubiłem najbardziej, czyli wiadomo, jakiś tam klasyczny heavy metal z dużym naciskiem na Maidenów, na Priestów. Troszkę w nowszej odsłonie bardziej power metalowe zespoły takie jak, nie wiem, Halloween, Primal Fear, ale wiadomo, że właśnie nie samym metalem człowiek żyje i często uciekam do a to wspomnianej Adele, a to Bryan Adamsa w ostatnim czasie też. Tak sobie pomyślałem, że jako właśnie ten rzeczony zdrajca metalu mam prawo do tego, żeby odpalić sobie nawet Lady Gagę. I zakupiłem płytę Joanne, która jest najbardziej chyba taką przystępną płytą Lady Gagi. No, w ostatnim czasie widziałem te już jej nowsze produkcje z panią Grande i już tak troszkę się boję, że niestety znowu pójdzie w klimaty dyskotekowe, ale płytę rzeczywiście Joanne bardzo polecam. To mówiłem ja Jarząbek. Wiesz co, też podpytuję cię o to dlatego, że no, sam Nocny Kochanek jest pewnym wyjściem z konwencji. Połączenie heavy metalu takiego dobrze zrobionego z kabaretem tekstowym było takim mocnym wyjściem z konwencji, bo wcześniej kabaretowe zespoły istniały na polskim rynku, ale najczęściej one często też kabaretowo grały i dlatego to nie działało. Czy jest poważna twarz Krzysztofa, którą kiedyś poznamy muzycznie? Taka, wiesz, jakaś nastrojowa, poetycka, albo jakieś, nie wiem, może poważne teksty piszesz, a może nie wiem, może w tobie siedzi uczeń Romana Kostrzewskiego i zabierzesz nas do lasu mrocznego. No, aż tak to raczej nie, aczkolwiek w pewnym sensie rzeczywiście jestem chyba tym uczniem Romana Kostrzewskiego. Ja pamiętam, jak z chłopakami nagrywaliśmy pierwsze płyty, jakieś pierwsze demówki, jakieś tam epki, takie mniejsze wydawnictwa, to często porównywano mnie do Romana Kostrzewskiego. Pamiętam, że miałem wtedy jakieś, nie wiem, 17-18 lat i dopóki ktoś mnie nie zobaczył na żywo, dopóty myślał, że w sensie myślał, że ja jestem, nie wiem, chłopem tak 40-50-letnim. I później się okazało, że jak to on śpiewa? Jestem zniesmaczony i zawiedziony. Przykro mi, dziękuję, do widzenia. 2/10. Także w pewnym sensie rzeczywiście jestem uczniem Romana Kostrzewskiego i pamiętam jeszcze z czasów licealnych, jak zatapiałem się w lekturze jego tekstów i śpiewałem, wiadomo, wszystkie teksty z purpurowymi godami na czele. Jeśli chodzi o taką moją poważniejszą twarz, to i tak dzisiaj wydaje mi się, że jestem wyjątkowo taki, nie? Staram się być rzeczowy. I bardzo. Głosowałbym. Tak, dzięki profesjonalnemu dziennikarzowi od razu, wiadomo, to jest akcja, jest reakcja i erekcja i tak dalej. W każdym razie, jeśli chodzi o taką poważniejszą twarz, to może rzeczywiście, jeśli nagrałbym te swoje kawałki, to raczej nie siliłbym się tam może na jakieś super ambitne teksty górnolotne, ale też może nie do końca, może też disco-polowe. I zobaczymy, może rzeczywiście przyjdzie taki czas, że te numery gdzieś wydam i nagram, bo w sumie trochę mi szkoda, że marnują się gdzieś tam w szufladzie. I wtedy pewnie będziecie mogli zobaczyć taką poważniejszą odsłonę tego Krzyśka Sokołowskiego. Natomiast Nocny Kochanek zostaje przy swojej konwencji. To nie jest tak, że ta formuła może się kiedykolwiek wyczerpać? Tak naprawdę co płytę dostajemy to pytanie, czy ta formuła kiedykolwiek się może wyczerpać, i ciężko odpowiedzieć, bo
z jednej strony ktoś mógł powiedzieć, no dobra, nagrali jedną taką płytę, wystarczy, dziękuję, do widzenia, no ile można słuchać tego samego żartu na kolejnych płytach, ale my zawsze mówimy, że na kolejnych płytach są kolejne żarty, kolejne kawały, kolejne dowcipy jakieś tam i jeśli ktoś lubi taką konwencję, jeśli ktoś lubi takie poczucie humoru, to pewnie będzie dalej słuchał Nocnego Kochanka, tak myślę. Kiedyś pamiętam, że też podałem takie porównanie, na przykład odpaliłem sobie kiedyś płytę z największymi przebojami zespołu Whitesnake i tam na, nie wiem, 15 kawałków, co drugi numer miał w nazwie Miłość albo Kocham i tego typu historie. Znowu zespół taki jak na przykład The Beatles albo nie wiem, taki Elvis Presley, no to gdzieś tam o miłości i takie historie i nikt się nie zastanawiał na przykład po każdej płycie, czy to jeszcze długo pociągnie, czy jeszcze ludzie będą tego dłużej słuchać, czy kolejna płyta o tym samym się nie znudzi. Także wydaje mi się, że u nas akurat rzeczywiście, no dobra, jest ten pierwiastek tego żartu, może i nawet całkiem spory, bardziej lub mniej akceptowalnego przez niektórych, ale jakby same historie nie mówią tylko o jednym. Oczywiście, dobra, bardzo uogólniając, niektórzy powiedzą, że dobra, non stop tylko o laskach i o piciu, ale tak naprawdę ile tam jest różnych odsłon miłości i o ile jest postaci związanych z uprawianiem różnego rodzaju miłości. Na wiele sposobów można tę miłość przekazywać, nawet tę miłość imprezową, czasem taką bardziej bezpośrednią, cielesną i tak dalej, ale są też nawiązania i do subkultury metalowej i do ogólnie muzyki metalowej jako takiej, do jakichś nawet tematów, nie wiem, związanych z muzyką metalową, typu jakiś, nie wiem, okultyzm i tak dalej, także wiadomo, że to wszystko jest przedstawiane w krzywym zwierciadle, ale tych tematów tak naprawdę chyba jest nawet całkiem sporo. Nie zabraknie także wam ich prędko. No myślę, że nie, bo życie cały czas pisze jakieś ciekawe scenariusze. Zresztą dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że mógłbym spokojnie na pewno napisać jakiś tekst nawiązując do czasów szkolnych i to nie mówię o tym, jak ja byłem uczniem, tylko jak byłem nauczycielem. Gdyby Hunt for the Teacher był wielkim przebojem, tak? Na przykład. Gdyby tak zebrać wszystkie te historie każdego z nas, każdego z Nocnych Kochanków, to pewnie spokojnie mogłaby powstać kolejna płyta, a później kolejna i kolejna. A propos Hot 16 Challenge, pokazałeś w internecie bardzo profesjonalny teledysk. Mnie tam urzekło światło, bo od razu mi się kojarzyło i z problemem, i z wieloma innymi nowoczesnymi wykonawcami. No to może z Arkiem jakiś projekt hip-hopowy kiedyś będzie, co? Nie, no daj pan spokój. Mówię z tym numerem to już ostatnio wypowiedziałem się na łamach Antyradia, że jestem tak pozytywnie zawiedziony. Powiedziałbym też pozytywnie zniesmaczony reakcjami ludzi, dlatego że no kto mnie zna, ten wie, że to było takie no udawane z mojej strony, bo przecież żadnym hip-hopowcem nie jestem, rapować nie umiem, ale chciałem troszkę też wyjść naprzeciw oczekiwaniom, bo wielu artystów wezwanych do tablicy podczas właśnie Hot 16 Challenge mówiło, ja nie rapuję na co dzień, więc będę śpiewał albo nie wiem, będę recytował, a ja stwierdziłem, że ja na co dzień nie rapuję, więc będę rapował. I wyszło z tego, no wyszło to co wyszło, wyszedł numer taki bardziej, nie wiem, powiedziałbym do radia i to jest pewnie taka trochę, powiedziałbym może nawet zniewaga dla hip-hopowców, że coś takiego powstało, ale oczywiście zdaję sobie z tego sprawę i chyba taki był zamysł i wydaje mi się, że mogłem sobie na to pozwolić i kto rozumie, ten rozumie, a kto nie, to trudno. Zresztą podobnie jest w przypadku Nocnego Kochanka, jesteśmy już chyba mocno przyzwyczajeni do tego rodzaju opinii, więc jakby w żaden sposób nie wpływa to na nas negatywnie, tylko no wiemy jak jest. A powiedz Krzysiek, masz jakieś jeszcze muzyczne marzenia? No bo jeżeli chodzi o polską scenę, to widziałem za tobą tę kolekcję płyt naprawdę piękną. Oglądałem koncert z przystanku Woodstock, to też imponujący tłum. To co jeszcze można? Co jeszcze byś chciał? Wiesz co, tak naprawdę to chciałbym po prostu, żeby to trwało, w sensie, żeby trwało i żebym czuł się w tym fajnie i dobrze, żebym wychodził na scenę i wiedział, że mogę z siebie dać 100%, że nie ma takich momentów, gdy wychodzę na scenę i mówię, kurde, ale mi się nie chce, albo wychodzę na scenę i myślę sobie, jak ja to zaśpiewam, kurde, no, wczoraj znowu się schlałem, nie dam rady tego zaśpiewać, nie? Także chciałbym, żeby to było na jak największym poziomie cały czas, żebyśmy się cały czas mogli rozwijać, żebyśmy nie obniżali poprzeczki, a żebyśmy ewentualnie, jeśli możemy, to żebyśmy ją podnosili cały czas.
No i chyba to jest najważniejsze, żeby mieć z tego frajdę, żeby mieć z tego satysfakcję i tu nie chodzi o jakieś tam, wiesz, nagrody, o jakieś tam kolekcje, tylko o takie jakieś zadowolenie, spełnienie, o to, że wiesz, że wychodzisz z domu, zresztą sam wiesz o tym, bo przecież jesteś muzykiem i wiesz, jak to jest, jak wychodzisz i grasz i czujesz, że ktoś przychodzi i ma z tego satysfakcję i cieszy się razem z tobą, to jest to, właściwie to już jest spełnienie marzeń, a to, że jeszcze do tego dochodzą złote płyty, jakieś tam ewentualnie nagrody, to jest to tylko taka, jak mówi mój ulubiony komentator, piłkarz były, truskawka na torcie. Doskonałe. Myślicie czasem, żeby z Nocnym uderzyć za granicę? Domyślam się, że dla zachodnich odbiorców nasz język może być trudny, ale dla południowych i wschodnich sąsiadów? W zeszłym roku pojechaliśmy na taką mini, no może nawet nie do końca mini, taką trasę koncertową na zachód, która obejmowała Niemcy, Holandię, Anglię, Szkocję i Irlandię. Chyba nie pominąłem żadnego kraju. O ile dobrze pamiętam, w 18 dni zagraliśmy 12 koncertów, ale wiadomo, że graliśmy w 95 czy 8% przypadków dla Polonii. Mhm. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o same teksty i o samą ich specyfikę, to musimy zostać przy polskim języku, bo tłumacząc na obcy język musielibyśmy chyba te teksty tak naprawdę budować na nowo, bo jest tam wiele też nawiązań w tekstu do naszej właśnie polskiej kultury i dla obcokrajowców mogły być te nawiązania mogłyby być zupełnie niezrozumiałe. Mogłyby być nieśmieszne. Dla niektórych Polaków są nieśmieszne, a co dopiero jak miałbyśmy kogoś z zagranicy. Także jeśli mielibyśmy robić, to prawdopodobnie byłoby to zupełnie w języku polskim. Kiedyś ktoś powiedział, że Nocny Kochanek mógłby służyć jako taki podręcznik do nauki języka polskiego. No, wydaje mi się, że ambitne, było to ciekawe, odważne. Trochę przesadzony wywód, natomiast rzeczywiście mam wielu znajomych za granicą i wiedzą, że śpiewam w zespole Nocny Kochanek, więc sobie odpalają teksty, często tłumaczą je sobie na język angielski, ewentualnie dopytują mnie, co ja miałem na myśli, bo nie do końca rozumieją, dlaczego śpiewam na przykład pośród lasu gdzieś na mchuje. No i nie wiadomo wtedy o co. Ale rzeczywiście, jeśli mielibyśmy robić to coś za granicę, to przede wszystkim skupilibyśmy się chyba jednak na tej Polonii, a jeśli ktoś przy okazji przyjdzie i posłucha muzyki polskiej, to no, tylko na plus. Super. Krzysiek, dłużej cię już nie dręczę. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę w imieniu i swoim, i strefy, i naszych słuchaczy i słuchaczek. Może jeszcze na koniec chciałbyś przekazać jakieś, nie wiem, pozdrowienie, życzenia, buzi. Korzystając z okazji, bardzo, bardzo serdecznie, pełen entuzjazmu i zadowolenia z dzisiejszej rozmowy, chciałbym ucałować pana prowadzącego. Błażej, to dla ciebie. Gra moje radio. Pozdrawiam oczywiście przeserdecznie również wszystkich telewidzów, widzów, słuchaczki i słuchaczy strefy Music Art. Dziękując za wiele lat owocnej współpracy. Pozdrawiam chłopaków z Nocnego Kochanka. Widzimy się już niedługo, bo 5 czerwca w krakowskim klubie Studio. A dzień wcześniej widzimy się i słyszymy na pogaduchach z garderoby. Zapraszam do usłyszenia, oby niedługo było nam dane zobaczyć się w normalnych warunkach i normalnych okolicznościach.